Znajdujemy się w Laboratorium Medycyny Pracy. Jest to największa w Poznaniu przestrzeń służąca realizacji badań psychologicznych w obszarze psychologii pracy, psychologii transportu oraz psychologii sportu. Samo pomieszczenie jest dedykowane procesom diagnostycznym, badaniom naukowym, jednocześnie będąc salą dydaktyczną, w której studenci mają szansę zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem aparatury. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, posiadamy zarówno polskie, jak i światowe rozwiązania, które służą badaniom behawioralnym. Posiadamy tradycyjną aparaturę, która w latach 70. XX wieku była wykorzystywana do badań kierowców, jednakże obecnie jest ona skomputeryzowana i możemy nią sterować z poziomu aplikacji komputerowej. Elektroniczne i bardzo dokładne wersje tradycyjnych aparatów wykorzystywanych w medycynie pracy i psychologii sportu. Wykorzystuje się je do badania pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej, operatorów wózków widłowych i sprzętu ciężkiego, osób pracujących na wysokościach. Badanie na tych aparatach polega na przyciskaniu właściwych przycisków, umożliwia to sprawdzenie, np. czy kierowca może obsługiwać samochód, zachowując jednocześnie ostrożność na drodze. Miernik czasu reakcji pozwala sprawdzić, jak szybko kierowca jest w stanie zareagować na konkretny bodziec, czyli np. jak szybko zahamuje, gdy będzie taka potrzeba. Aparaty Krzyżowy i Piórkowskiego służą do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pomiar tymi aparatami ma na celu sprawdzenie refleksu, szybkości podejmowania decyzji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, dokładności spostrzegania oraz odporności na zmęczenie. Stereometr jest urządzeniem do badania zdolności prawidłowej oceny odległości i widzenia przestrzennego u osoby badanej. Pozwala on określić, czy kierowca i operatorzy maszyn są w stanie poprawnie ocenić odległość. Korzystamy z najnowszych rozwiązań w obszarze cyfrowej diagnostyki psychologicznej. Pracowałam z wiedeńskim systemem testów przez przeszło 5 lat w lotnictwie i moje doświadczenie jest takie, że jest to bardzo wdzięczne narzędzie do prowadzenia diagnostyki, do realizowania badań naukowych, ale również przeprowadzania treningów funkcji poznawczych. Dla mnie, jako dla psychologa poznawczego, niezwykłą wartością tej aparatury jest możliwość badania szeregu funkcji poznawczych oraz zdolności percepcyjnych uczestnika badania. Realizujemy również badania w obszarze psychologii sportu. Takie badania mogą być prowadzone już wśród osób od 12 roku życia, co przekłada się na efektywne wyłanianie młodych talentów sportowych. Ideą korzystania z tej aparatury jest pomiar funkcji psychologicznych oparty nie tylko na deklaracji osoby badanej czy naszej obserwacji, ale przede wszystkim na uzyskiwaniu obiektywnych wskaźników funkcjonowania poznawczego oraz możliwości osobowościowych kandydata. Warto też dodać, że wiedeński system testów umożliwia nam przeprowadzanie badania w blisko 40 wersjach językowych, wobec czego zaproszenie do udziału w badaniu osoby, która nie posługuje się językiem polskim, nie stanowi żadnego problemu. Dla mnie, jako dla psychologa poznawczego, niezwykle cenna jest możliwość zbadania szeregu funkcji uwagowych, a to tak naprawdę dopiero początek możliwości wykorzystywania wiedeńskiego systemu testów. Otrzymujemy takie wskaźniki jak elementarny czas reakcji czy liczba poprawnych odpowiedzi w wykonywanym zadaniu, ale również takie informacje jak odporność na stres osoby badanej czy stabilność pracy podczas wykonywanego zadania.